Królowa piekła może być tylko jedna. Strzeżcie się, śmiertelnicy. Zacznę od tego, że nie był to najwspanialszy pod względem moralności wyczyn w moim życiu. Zdaję sobie sprawę, że zachowałam się jak skończony dupek, ale byłam wtedy w złym stanie psychicznym i potrzebowałam pomocy. Nie będę się tutaj zagłębiać w szczegóły, ale zdzira, która mnie tak urządziła, była wcieleniem zła. W okresie dorastania byłam niezłym dziwolągiem. W głównej mierze było to spowodowane niezbyt kolorową sytuacją w domu i przymusową izolacją. Moje umiejętności społeczne były tak słabo rozwinięte, że miałam trudności z odczytywaniem ludzkich emocji. Jedynym wyjątkiem byli dziadkowie i ojciec. Wszystko to sprawiało, że byłam bardzo łatwym celem dla szkolnych łobuzów, którzy nie przypuszczali żadnej okazji, żeby mi dopiec. Oprawców nie brakowało, ale żaden z nich nie dorównywał choli. Ta wredna żmija robiła dosłownie wszystko, aby mnie zgnębić, a ponieważ mieszkała po drugiej stronie ulicy, nie miałam jak przed nią uciec. Oto kilka przykładów tego, z czym musiałam się zmagać. Po pierwsze, dziewczyna regularnie wrzucała psie odchody do naszej skrzynki pocztowej. Do tego raz wypuściła mojego psa na ulicę i wszelki ślad po nim zaginął. Często również siadała na werandzie z przyjaciółmi i ku uciesze gawiedzi cisnęła ze mnie bekę, gdy tylko wyściubiłam nos za drzwi. To wszystko ciągnęło się latami, a moja nienawiść narastała z każdym mijającym dniem. Niestety nic nie mogłam na to poradzić, dopóki moja babcia wciąż żyła. Gdybym tylko zrobiła coś nieodpowiedniego lub sprzeciwiła się holi, dostałabym taką karę, że stryczek to przy tym błogosławieństwo. Zacisnęłam zęby i znosiłam to wszystko. W międzyczasie, snując plany o przyszłej zemście, czasami jedynym, co trzymało mnie przy życiu, była myśl o tym, że Holi w końcu zapłaci za wszystko, czego się wobec mnie dopuściła. Na przestrzeni lat dziewczyna dojrzała i zostawiła mnie w spokoju, ale było już za późno na odkupienie grzechów. Miałam gdzieś jej moralne objawienie, chowałam urazy przez ponad dwie dekady i w końcu nadszedł czas rozliczenia. Jedynym satysfakcjonującym rozwiązaniem było zniszczenie życia tej zdziry. Kiedy babka w końcu raczyła kopnąć w kalendarz, mogłam wreszcie przejść do realizacji mojego niecnego planu. Poświęciłam 20 lat życia, aby dowiedzieć się jak najwięcej o Holi. Żeby to osiągnąć, musiałam zaprzyjaźnić się z paroma osobami z jej kręgu znajomych, ale dzięki temu wiedziałam o niej więcej niż jej własna matka. Pierwszym krokiem, jaki podjęłam było doprowadzenie do wyrzucenia tej jędzy z roboty. Zajęło mi to więcej czasu, niż bym sobie życzyła, ale ostatecznie odniosłam sukces. Holly pracowała jako asystentka w gabinecie doktora, a jej przełożony był chrześcijaninem z krwi i kości. Nie wiem czy kiedykolwiek miałam okazję poznać bardziej cnotliwą, uczciwą i wpływową osobę niż on. Część mojego planu zakładała zostanie jego pacjentką i umawianie się na wizyty wtedy, gdy Holly była nieobecna. Po kilku takich spotkaniach całkiem przypadkiem zwróciłam uwagę na zdjęcie personelu wiszące na ścianie. Zanim weszłam do gabinetu, przybrałam najpierw zaskoczony, a potem zaniepokojony wyraz twarzy. Gdy doktor do mnie dołączył i zobaczył moją minę, natychmiast zapytał, czy coś się stało. Powiedziałam mu, że chociaż nie chcę nikogo obgadywać, to jako chrześcijanka nie jestem w stanie spokojnie spać, wiedząc o pewnych rzeczach. Kłamałam, że nie mogłam pozwolić, aby narażał na szwank swoją duszę oraz reputację. Kiedy zdobyłam jego zaufanie, poprosiłam go, jak jeden wierzący drugiego, aby nikomu nie mówił, kto jest jego źródłem informacji. Po tym, jak obiecał dochować tajemnicy, zdradziłam mu, że Holly jest ćpunką. Początkowo mężczyzna nie był w stanie mi uwierzyć, a jego sceptycyzm był jak najbardziej zrozumiały. Ale powiedziałam, że test na obecność narkotyków może wszystko potwierdzić. Gdyby wynik wyszedł negatywny, nic by nie stracił. Natomiast gdybym miała rację, pozwoliłoby mu to uniknąć masy problemów. Tyle wystarczyło, aby przekonać go do przebadania całego personelu pod kątem obecności substancji psychoaktywnych we krwi. Nawet nie musiałam kłamać, bo Holina naprawdę jarała zioło, a wiedziałam o tym, ponieważ mój ojciec był jej dealerem. Jeśli się nie mylę, to zaopatrywał ją w trawkę, odkąd skończyła 15 lat. Ku mojemu zaskoczeniu, jej test wykazał obecność większej ilości substancji psychoaktywnych. Lekarz zwolnił tę jędzę zaraz po otrzymaniu wyników, a następnie zadzwonił do mnie, aby podziękować mi za szczerość. Zanim się rozłączył, dodał, że jest ze mnie dumny, iż podążam ścieżką pana. Musiałam powstrzymywać się od wybuchnięcia śmiechem tak bardzo, że zaczęłam bać się o swoje naczynia krwionośne, które omal nie popękały. Faza pierwsza dobiegła końca, a wy pewnie myślicie sobie, że utrata pracy to jeszcze nie koniec świata. Trochę wysiłku oraz chęci, i szybko znajdzie sobie kolejną, prawda? Otóż nie. Jak już wspominałam, jej szef cieszył się w naszym mieście nienaganną opinią i osobiście zadzwonił do każdego szpitala w okolicy, aby upewnić się, że nikt nie zatrudni holly. Sam kontakt z nią wiązałby się z utratą wszelkiego zaufania społecznego, a nikt nie chciał podejmować takiego ryzyka. Oznaczało to, że cała edukacja tej wiedźmy poszła na marne, ponieważ kierunki studiów, które ukończyła, wiązały się z medycyną. To jednak nie był koniec mojej zemsty. Po utracie pracy, a co za tym idzie stałego źródła dochodów, kobieta została również pozbawiona samochodu. Jedynym, co jej pozostało, była rodzina, dwójka dzieci oraz narzeczony. Wielka szkoda, że to również miała niedługo stracić. Aby tego dokonać, musiałam zwrócić się o pomoc do mojej bliskiej przyjaciółki, która urodą dorównywała niebiańskim bytom. Trochę jej zdjęć doprawionych rozmową na Skype wystarczyło, aby poderwać narzeczonego Holly i zaaranżować spotkanie twarzą w twarz w hotelu. Zrobiłam zrzuty ekranu tych wiadomości i, korzystając z numeru jednorazowego, wysłałam je do mojej rywalki. Powiedzieć, że jej życie zostało rozwalone w drobny mak, to jakby nic nie powiedzieć. Doszło do wielkiej kłótni, po której para ze sobą zerwała, a zdruzgotana Holi została sama z dwójką dzieci. Bez pracy oraz pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia ze strony byłego narzeczonego. Normalny człowiek by już odpuścił, ale na jej nieszczęście ja nie jestem normalna. Czekałam na ten moment dwadzieścia lat i nie zamierzałam przestać, dopóki nie zostanie kamień na kamieniu. Nadeszła pora na trzecią i ostatnią fazę. Po odejściu narzeczonego oraz utracie pracy, Holly desperacko potrzebowała pieniędzy, aby uchronić siebie i swoje dzieci od eksmisji. Metamfetamina to poważny problem w mojej okolicy i, chociaż wiąże się z ogromnym ryzykiem, to jest to również łatwy sposób na szybki zarobek. Zaczęłam więc wspominać o problemach dziewczyny przy mojej szemranej rodzinie, która rozniosła te informacje po całym sąsiedztwie. W końcu, jeden z przyjaciół ojca, który znał się na rzeczy, skontaktował się z Holly i zaproponował jej kupę siana w zamian za udostępnienie domu do produkcji narkotyków. Miała to być szybka. Jednorazowa akcja. Kobieta była tak zdesperowana, że bez wahania się zgodziła. Początkowo wszystko szło jak spłatka, ale w pewnym momencie ktoś dał anonimowy cynk jednostce do spraw narkotyków i całe przedsięwzięcie legło w gruzach. Kiedy wybiła trzecia nad ranem, na dom Holi przypuszczono nalot i przyłapano właścicielkę domu na gorącym uczynku. Oglądanie, jak ta wiedźma zostaje zakuta w kajdanki i cała zaryczana wsiada do radiowozu. Było jedną z najwspanialszych i najbardziej satysfakcjonujących chwil w moim życiu. Kobieta wylądowała po uszy w głównie, a to jeszcze nie był koniec zabawy. Otóż większość domów, w których produkowano narkotyki, nie nadaje się później do zamieszkania ze względu na toksyczne opary, których pozbycie się jest kosztowne i czasochłonne. Do właściciela nieruchomości należy podjęcie decyzji, czy chce ocalić to miejsce, czy woli je zburzyć i raz na zawsze pozbyć się problemu. W tym wypadku postawiono na tańszą opcję, i niedługo potem dom wraz z całym dobytkiem dziewczyny został przekazany do rozbiórki. Odzyskanie tych rzeczy i tak nie wchodziło w grę, ponieważ zostały one skażone i mogły narazić zdrowie kobiety oraz jej dzieci. Przeważnie ludzie godzą się ze stratą ale znajdą się śmiałkowie, którzy pod osłoną nocy wkradają się do budynków i wynoszą z nich różne przedmioty, nawet jeśli ryzykują przy tym własnym życiem. W przypadku Holi nie było nawet mowy o takim rozwiązaniu. Kobieta trafiła do paki, a nikt z jej rodziny nie zamierzał nadstawiać dla niej karku. Ryzyko zostania przyłapanym i oskarżonym o manipulowanie miejscem zbrodni było zbyt duże. Kiedy Holi odsiadywała swój wyrok, jej byłemu narzeczonemu przyznano wyłączną opiekę nad dziećmi. A kobieta mogła je odwiedzać tylko pod nadzorem kuratora. Jeśli się nie mylę, były to dwie godziny w każdą sobotę. Podobno zemsta najlepiej smakuje na zimno, a moja była lodowata. Byłam odpowiedzialna za każdą złą rzecz, która przytrafiła się choli i wcale się tego nie wstydzę. Myślała, że może się nade mną znęcać i nigdy nie poniesie za to konsekwencji. Nie spodziewała się, że mogę zniszczyć jej reputację, odebrać pracę, narzeczonego oraz dzieci, a do tego doprowadzić do jej aresztowania i wysłać ją do więzienia. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że do dziś nie zdaje sobie sprawy, kto za tym wszystkim stoi. Zapomniała, jaką krzywdę mi wyrządziła, zniszczyła moje dzieciństwo i nawet nie zaprzątała tym sobie głowy. Tak niewiele dla niej znaczyłam, że nigdy nie połączyła mnie z tym, co ją spotkało. Ostatnio obiło mi się o uszy, że przebywa na odwyku alkoholowym i trwale odebrano jej prawa rodzicielskie. Po tym, jak straciła dzieci, postanowiła utopić smutki w alkoholu i całkowicie się w tym zatraciła. Kusiło mnie, żeby się do wszystkiego przyznać, ale uznałam, że pozostawienie jej w niewiedzy i zamęcie to o wiele lepsze rozwiązanie. Dopóki nie wiedziała dlaczego wszystko się posypało, mogłam bezkarnie się z nią kontaktować i udawać, że mnie to obchodzi. Oczywiście robiłam to tylko po to, aby podbić sobie ego i karmić się jej nieszczęściem. Wydaje jej się, że jestem najmilszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkała, nie zdając sobie sprawy, co kryje się za tą maską.